ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana ministra Tomasza Siemoniaka. Gdzie są nasze pytania? Gdzie są nasze pytania? Czemu nie możemy zadać pytań? Ale o co tutaj chodzi? Czemu nie możemy zadać pytań? Czy pan poseł Kowalski... Bardzo pana przepraszam. Panie pośle, w trybie artykułu... Panie pośle, zaraz będą pytania. W trybie artykułu 183... Panie pośle Kowalski. Panie pośle Kowalski, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Panie pośle Kowalski, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Panie ministrze, momencik. Czy pan poseł Kowalski ma dostęp do regulaminu Sejmu? Jeśli pan poseł ma dostęp, to proszę sobie sprawdzić artykułem 186 ustęp 2, że członkowie rządu są dopuszczani do wypowiedzi w trakcie porządku obrad. Panie pośle Kowalski, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Czy pan poseł zrozumiał? Dziękuję. Czy pani poseł też chce usłyszeć? Pani poseł, czy chce pani usłyszeć przywołanie do porządku? Bardzo proszę o udostępnienie występu pana ministra. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 przywołuję panią do porządku. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, będziemy tutaj, odpowiemy na wszystkie pytania. Ja chcę odpowiedzieć też na to, co wasi przedstawiciele. Proszę mi nie przeszkadzać, panie pośle. To proszę siąść i proszę nam dać zadać pytania. Panie poseł Kowalski. Panie pośle, na podstawie... Panie pośle Kowalski, na podstawie artykułu 175 regulaminu Sejmu przywołuję pana do obowiązku i stwierdzam, że uniemożliwia pan obrady Sejmu. Jeżeli panowie posłowie spieszą się do innych obowiązków, to proszę o opuszczenie sali. A teraz wysłuchamy wystąpienia pana ministra Tomasza Siemoniaka. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, dziwię się bardzo zachowaniu posłów ze strony PiS, bo chciałem się odnieść do tego, o czym mówili posłowie Morawiecki i Ociepa, a na pytania wszystkie odpowiemy.